28 kwietnia w klubie pod amfiteatrem w Chybiu odbył się autorski koncert projektu Agaty Balcy Cenny Czas. Wokalistka występuje wspólnie z Arkadiuszem Wiechem, muzykiem, gitarzystą, autorem aranżacji. To miejsce jest dla nas wyjątkowe, ponieważ dokładnie 9 miesięcy temu, 22 lipca, zagraliśmy tutaj właśnie pierwszy koncert z Cennym Czasem. I tutaj nasza historia się zaczęła. Akustycznego projektu się zaczęła. Więc i serdeczność ludzi, i tutaj pana dyrektora Rafała. No fantastyczne miejsce. Na pewno wrócimy tutaj. Tak, tak. Ja w ogóle uwielbiam to miejsce, ponieważ miałem przyjemność tutaj zacząć pierwsze koncerty już w latach 90., kiedy studiowałem w Cieszynie. Przyjeżdżaliśmy tutaj z różnymi studenckimi zespołami, kiedy jeszcze pan dyrektor obecny Rafał nie był dyrektorem. Ale już był tutaj. Już był, ale nie był jeszcze dyrektorem. Także ja tutaj bardzo dużo, dla mnie ta scena to jest jak dom rodzinny. Ale słuchajcie, rzeczywiście tak jest. Ja się tutaj czuję jak w domu. I tak naprawdę z chwilą, gdy przekraczam próg, i dzisiaj dokładnie tak samo było, to i akustycy, i chłopcy tacy, którzy się przyuczają tutaj, i wszyscy są tacy pomocni, wzajemnie, w ogóle taka jest taki dobry vibe tutaj jest w ogóle. Zresztą wy chyba też czujecie tutaj tą energię tego miejsca. Już nie mówiąc o tym, że na którym koncercie zawsze jest tak pięknie przygotowany poczęstunek, stoły nakryte są obrusami, są świeczuszki, są ciasteczka, jest szampan, bo wiecie, że z Cennym Czasem zawsze jest szampan. Oczywiście. Tak, i my tutaj to... Ja niestety zawsze muszę kierować. Fajnie, że jest. Może jakieś piccolo? Kiedy otwieram oczy, budzisz nowy dzień. Leniwie staję z łóżka i widzę twój dzień. Zamykam oczy i nic, bo wciąż jesteś tam. I jedno o czym myślę, to być sam na sam z tobą. Pragnę cię. Na każdy dzień. Ciebie tylko chcę, ja pragnę cię. Na każdy dzień. Ciebie tylko chcę. Ja nie wiem, na czym polega fenomen tego naszego duetu, Aruś. Nie wiem, po prostu lubimy się i lubimy ze sobą grać i jakoś tak się to fajnie układa, że to potem oddajemy publiczności, no. Ja myślę, że też to, jacy jesteśmy, bo jesteśmy tacy figlarze trochę, co? Mów za siebie. Ja jestem figlara na pewno. Dobry humor mnie raczej nie opuszcza i ja nigdy żadnego scenariusza nie przygotowuję koncertowego. Zawsze mam kilka kartek, przygotowuję się do tego, żeby sobie zapisać, ale ostatecznie o tych kartkach zapominam, więc to wszystko praktycznie wychodzi i od nas, i naturalnie, spontanicznie. Są na pewno te momenty właśnie oddechu bardzo potrzebne podczas tych spokojnych, refleksyjnych utworów. Ja tutaj dzisiaj również widziałam, Państwo byli mocno wzruszeni. Dla mnie to jest taka chyba największa nagroda, jak widzę, że utwór trafia prosto do serca. I na pewno historia moja wpłynęła na to, że utwory dokładnie no takie są, a Arek no, ubrał to przepięknie w dźwięki i tutaj ja nie ingerowałam absolutnie nic. Arek to, no to z serca, on po prostu wylewa duszę. Świetnie to uzupełnia, Arek. Wylewa duszę. Tak, wylewa... No ja mam bardzo szczęśliwe życie i spokojne, ale staram się wejść w historię Agaty i jakby te jej utwory jak najbardziej wzruszająco przekazać. Tak, ja to zawsze mówię, że rzeczywiście nawet czasem jak coś w życiu się wydarzy, czy jakiś bieg zdarzeń trudniejszych, to zawsze trzeba pamiętać, że to dokładnie jest grunt pod to, co będzie piękne, cudowne. No i wtedy właśnie też w moim wypadku mnie trafiła muzyczna strzała Amora. Ja się bardzo cieszę. Muzyczna strzała Amora, pięknie to brzmi, ale marzenia się spełniają, bo ja pamiętam jak w zeszłym roku już, no prawie będzie rok, jak mówiliście, że Ja pragnę cię trafi do radia, że będzie można posłuchać tego utworu w radiu, no i udało się. Ale dokładnie tak było, rzeczywiście. W zeszłym roku, chyba latem, jak graliśmy koncert, to ja zapowiedziałam, a teraz zapraszam Państwa na utwór, który wkrótce będzie radiowym numerem Pragnę Cię. I 9 miesięcy jest. 9
9 miesięcy. Urodziło się, dokładnie. Słuchajcie, kochanie, my się bardzo cieszymy z tego powodu. Pragnę Cię weszło w zeszłym tygodniu do hitlisty, więc można głosować. Zobaczymy dzisiaj po powrocie do domu, czy utrzymaliśmy się, czy zajęliśmy jakieś miejsce. Ale to tak naprawdę, oczywiście, że nas to cieszy. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nam muzykowanie przynosiło radość, odbiór piękny, kontakt z publicznością, koncertowanie w ogóle, jaką to dobrą energię daje. Arek, masz tak, coś takiego? Dobra energia i nawet wczoraj, jak mieliśmy próbę, Agata wpadła na pomysł, że spróbuje w lecie zorganizować u siebie w ogrodzie koncert kameralny w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Tak, przyjedziemy, to my się już czujemy zaproszeni. I wszyscy widzowie. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, wczoraj... Duży ogród? Duży, tak. Słuchajcie, naprawdę, i no, tutaj są świadkowie, zresztą będzie to zarejestrowane. Rzeczywiście, wczoraj jak Arek był na próbie, próba zresztą w ogóle właśnie nawet sam ten fakt. Słuchajcie, próba mogłaby potrwać, nie wiem, no godzinę, dwie. Nie wiem, no cały dzień siedzieliśmy, muzykowaliśmy. Ale po prostu się myliliśmy i trwała długo. A to tak specjalnie pewnie, bo było tak przyjemnie. Było tak fajnie i jak już Arka żegnałam na zewnątrz, to mówię, wiesz co, ja na pewno w tym roku będę chciała zorganizować koncert pod tytułem Cenny czas na pięknej, bo ja mieszkam na ulicy pod tytułem Piękna. Będziemy informować, także proszę śledzić naszego Facebooka. My jesteśmy specjalistami w zapowiedziach na żywo. No właśnie, no to będziemy śledzić Facebooka, a w najbliższym czasie gdzie z cennym czasem wystąpicie? W najbliższym czasie, kochani, z uwagi na to, że my jesteśmy w różnych projektach muzycznych, ja z zespołem Why Not koncertujemy dosyć ostro, bo również płytę wydaliśmy, Arek z mnóstwem i projektów muzycznych, instrumentalnych. Ale ja może zaproszę Państwa, bo najprawdopodobniej będzie można nas posłuchać na Nocy Muzeów, zagramy w Pszczyńskim Zamku w sali lustrzanej. To na pewno. Na nocnym koncercie o godzinie 22:30. Wow, o godzinie nie wiedziałam, że tak późno, to wezmę śpiwo. Fantastycznie, to się już bardzo cieszę. I również będzie nas można posłuchać w Cieszynie w Domu Narodowym. Też będziemy informować o tym koncercie. Kolejny koncert w Krośnie. To będzie nasza w ogóle nasz tour, bo po drodze będą miejscowości, których ja nazwy nawet nie pamiętam. I to będzie pierwsza nasza taka, no nie zagraniczna, ale taka bardzo daleka podróż. Że już nie będzie widać komina. Także no na ten moment właśnie dokładnie tak. Na razie gramy tak, że widać komin zawsze. Na razie gramy tutaj bardzo lokalnie, ale nas to bardzo cieszy. I co też jest ważne i trzeba podkreślić, że jest jedna rodzina, którą ja widzę na każdym naszym koncercie. Zauważyłeś? Nie zauważyłem. Znowu dostałam serduszka od dziewczyny. Czyli fani. Tak, fani. Macie fan klub. No to jest bardzo piękne. Arek? Tak. Tak, Arek też się cieszy. A jeszcze powiedzcie coś o płycie, bo jest oczywiście płyta. Jakby ktoś chciał nabyć taką płytę, a no nie był dzisiaj w Chybiu, no to gdzie ma się zgłosić, jak ją może zdobyć? Tak, wystarczy odwiedzić mój fanpage, można mnie znaleźć. Ja bardzo dużo rzeczy upubliczniam. Nazywam się Agata Balcy, to jest Arkadiusz Wiech. Bardzo często oznaczam Arka. I albo u mnie, albo u Arka, ja wysyłam pocztą. A jeżeli ktoś jest... Ja do paczkomatu. A jeżeli ktoś jest lokalnie, to ja serdecznie zapraszam na kawę, przywiozę płytę, podpiszę, porozmawiamy. Tak. Tak. Też tak. Zapraszam. Do Agaty. Tak. Ja zapraszam na kawę do Agaty, ona podpisze. Wszystko, co jej podsuniecie. To w takim razie podwójne zaproszenie do Agaty, koncert ogrodowy, płyta, wszystko u Agaty na Pięknej, gdziekolwiek to jest. Jeszcze muszę to podkreślić, że za każdym razem, naprawdę, podczas spotkania, czy w studiu, jak się z Arkiem widzimy, czy no nie wiem, w jakichkolwiek innych okolicznościach, zawsze jest wesoło. A my też, a to trzeba podkreślić, że my również razem w góry chodzimy. Tak, chodzimy w góry, jeszcze nie byliśmy w tym roku, ale już niebawem. Czyli co, kolejny udany koncert, występ i cenny czas się sprawdza, przyjął się. Jesteście zadowoleni?
Tak, dokładnie. Cenny czas się przyjął, sprawdza się, jest piękny odbiór i co nas ogromnie cieszy, wielu ludzi utożsamia się i z tym materiałem, reaguje pięknie, widzimy reakcję publiczności. Cenny czas akurat w takich małych miejscach jest fantastyczny pod tym kątem, że jest bardzo bliska relacja z publicznością. Prawda? I Arek również może się muzycznie wyżyć, bo to też jednak... No w sumie tak, ja i tak siedzę, nie wchodzę w publikę, więc... No, ale to nawet nie o to chodzi. Jak jest taki bliski odbiór publiczności, że praktycznie można zajrzeć w oczy, to no, czuję, to człowiek czuje, ja to czuję, ja czuję tą przepływającą energię, ja czuję to zrozumienie na to, o czym śpiewam. To jest piękne, że jest to sfinalizowane w postaci płyty, bo przecież płyty w dzisiejszych czasach się w ogóle nie sprzedają, a ja jednak chciałam mieć taką namacalną, fizyczną płytę w ręku, którą mogę sobie włożyć do CD-ka w samochodzie i posłuchać. Trzeba śledzić tutaj Facebooka Agatki i Arka. Arek też tam coś umieszcza? Też zapraszam zawsze na kawę do Agaty, jak chcesz. No i zapraszamy na kawę do Agaty, także dziękuję wam bardzo. Ja pragnę ciebie na każdy dzień. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.